Kuchisake Onna, zwana także kobietą o rozciętej twarzy, to straszliwa postać z japońskiej mitologii. Jej przerażający wygląd wzbudza strach w sercach tych, którzy mają pecha ją spotkać. Opowieści o jej makabrycznych czynach krążą od pokoleń, a przerażający uśmiech pozostaje w pamięci jako symbol grozy. Legenda opowiada, że Kuchisake Onna była kiedyś piękną kobietą, ale została okaleczona przez zazdrosnego męża. Teraz wędruje nocami, ukrywając swoje przerażające oblicze pod maską. Gdy napotka przypadkowych przechodniów, zada im jedno pytanie: czy uważasz mnie za piękną? Jeśli odpowiedź jest pozytywna, pozostawi swoją ofiarę w spokoju. Jednak negatywna odpowiedź ma tragiczne konsekwencje. Kuchisake Onna brutalnie atakuje swoją ofiarę, używając ostrego narzędzia, aby pozostawić śmiertelny ślad na jej ciele. Opowieści o Kuchisake Onnie różnią się w zależności od regionu Japonii, ale jej potężne przerażenie pozostaje niezmiennie. Unikanie odległych i mrocznych miejsc po zmroku jest mądrym środkiem ostrożności, aby uniknąć spotkania z tą straszną postacią. W lodowatej krainie Japonii kryje się Yuki Onna, czyli kobieta śniegu, przerażający duch, który nawiedza ludzi podczas burz śnieżnych i zamieci. Jej oblicze jest piękne, ale zimne jak lód, a jej duchowa obecność wzbudza strach w sercach śmiertelników. Opowieści mówią, że Yuki Onna potrafi przemieniać się w delikatne płatki śniegu, co pozwala jej na niezauważoną obecność. Często pojawia się przed wędrowcami lub wędrowczyniami w odległych obszarach pokrytych białym puchem, by ofiarować swoją urodę. Niestety, jej dobroć jest złudna, gdyż po przyjęciu jej darów ofiary padają ofiarą jej okrutnych mocy. Yuki Onna potrafi zamrozić swoje ofiary na śmierć lodowym dotykiem lub pozostawić je zamarzniętymi i zimnymi na wieki. Czasami jednak Yuki Onna okazuje współczucie wobec nieszczęśników i ratuje ich z opresji, po czym znika w mgnieniu oka, pozostawiając ich zimnymi, ale żywymi. Jej zdolności manipulowania śniegiem sprawiają, że jest niebezpiecznym przeciwnikiem, zwłaszcza w odległych, mroźnych miejscach, gdzie opowieści o jej straszliwych czynach krążą wciąż na nowo. Akaname, znany także jako Lizał Brud, to dziwna i przerażająca postać z japońskiej mitologii. Wyobrażany jako mały demon, Akaname chodzi po domach w nocy, aby lizać brud z kuchennych naczyń. Jego potworny wygląd i obrzydliwe zachowanie sprawiają, że straszy wiele dzieci i dorosłych. W legendach Akaname jest uważany za byt wyrzucany z piekła, który oczyszcza brudne miejsca. Nie jest jednak zbyt przydatny, ponieważ zamiast sprzątać, lizanie brudu tylko go rozmazuje i przynosi więcej chaosu. Nie jest znane jego dokładne pochodzenie, ale obrazy Akaname pojawiają się w wielu japońskich opowieściach i sztukach, co przyczynia się do jego groźnej sławy. Zauważyłem, że zdecydowana większość moich widzów nie subskrybuje kanału, dlatego też serdecznie do tego zachęcam. Nure Onna, dosłownie mokra kobieta, to straszliwa postać związana z wodą. Opowieści mówią, że Nure Onna pojawia się nad brzegiem jeziora lub rzeki, przyciągając niewinne ofiary, szczególnie dzieci, aby je porwać. Zewnętrznie Nure Onna może wydawać się piękną kobietą, ale jej ludzka maska zanika, gdy zaczyna działać. Ma ogromne wężowate ręce, rybie łuski na ciele i długi język, którym pożera swoje ofiary. Często ma również potężny ogon przypominający węża. Legenda mówi, że Nure Onna podsłuchuje rozmowy przy wodzie i czeka na moment, kiedy niewinne osoby, szczególnie dzieci, zbliżą się zbyt blisko do brzegu. Wtedy szybko wyciąga swoje długie ręce, aby je porwać i zabrać do wody. Nure Onna jest jedną z wielu strasznych istot związanych z wodą w japońskiej mitologii. Jej przerażający wygląd i zdolność do pochłaniania niewinnych ofiar sprawiają, że jest jednym z najbardziej tematycznych stworzeń, które przewijają się przez opowieści ludowe i baśnie. Hitotsume Kozo, dosłownie dziecię z jednym okiem, to demoniczne stworzenie z jednym ogromnym okiem na środku czoła. Wygląda jak dziecko, ale jest straszliwą istotą, która nawiedza miejsca, gdzie doszło do tragedii. Legenda mówi, że Hitotsume Kozo pojawi się po tragicznych wydarzeniach, takich jak wypadki czy katastrofy. Wędruje nocami po opuszczonych miejscach i groźnie gapi się na przechodniów swoim ogromnym okiem. Jego spojrzenie przynosi pecha i nieszczęścia, a niektóre opowieści mówią, że może nawet przekazać klątwę na te osoby, które na niego spoglądają. Wielu uważa Hitotsume Kozo za złą istotę,
a jego obecność jest traktowana jako zły omen. Unikanie opuszczonych i niebezpiecznych miejsc w nocy to sposób na uniknięcie potencjalnego spotkania z tym przerażającym demonem. Amanoyaku, zwani także demony przewrotności, to demoniczne istoty, które uwielbiają podpuszczać ludzi do robienia złych rzeczy i wywoływać chaos w ich sercach. Opowieści mówią, że Amanoyaku podążają za ludźmi i podsłuchują ich rozmowy, szukając okazji, aby wywołać kłótnie, spory lub inne złe uczynki. Mogą wpływać na emocje i myśli swoich ofiar, wykorzystując swoje potężne moce do przekształcania dobra w zło. W japońskiej kulturze Amanoyaku jest także używane jako określenie na ludzi, którzy lubią powodować problemy i kłótnie między innymi. Jest to także termin używany w kontekście psychologii, aby opisać osoby, które mają skłonności do konfliktów i zachowań niszczących harmonię w społeczności. Unikanie towarzystwa i wpływu Amanoyaku jest ważnym aspektem życia w Japonii, ponieważ uważa się, że ich działania mogą przynieść negatywne konsekwencje. Noperabo, dosłownie bez twarzy, to upiorna postać z mitologii japońskiej. Wygląda na zwykłego człowieka, ale jeśli przyjrzymy się bliżej, okazuje się, że nie ma twarzy. Jest gładka, pozbawiona wszelkich cech. To jej bezlitosne i tajemnicze oblicze wywołuje u ludzi przerażenie. Noperabo jest mistrzem kamuflażu i potrafi przemieniać się w różne postacie, by wprowadzać ludzi w błąd. Często spotyka się ją na opustoszałych drogach lub w ciemnych, odległych miejscach, gdzie czai się na swoje ofiary. Kiedy osoba zbliża się do niej, demon odsłania swoją pozbawioną cech twarz, powodując szok i przerażenie u widza. Jest znana z psucia rozrywki i płoszenia ludzi, a opowieści o Noperabo krążą przez wiele regionów Japonii. Unikanie samotnych miejsc w nocy może pomóc uniknąć spotkania z tą przerażającą postacią. Tsukigumo, czyli ziemska pajączyna, to straszliwa postać z mitologii japońskiej, związana z pająkami i demonami. Według legend Tsukigumo to potężny demon pająk, który może zmieniać swoje rozmiary i kształty, ukrywając się przed ludźmi. Opowieści mówią, że Tsukigumo zamieszkuje odległe lasy i góry, gdzie wytwarza swoje sieci, aby przyciągnąć swoje ofiary. Często podszywa się pod człowieka lub wędrowca, by ich zaskoczyć i pożreć. Jego potężne pazury i jadowite ukłucia czynią go groźnym przeciwnikiem. W japońskiej kulturze Tsukigumo jest używane jako symbol strachu przed ukrytymi niebezpieczeństwami i nieznanymi zagrożeniami. Unikanie dzikich i odległych terenów, zwłaszcza w nocy, to sposób na uniknięcie spotkania z tym potwornym demonem pająkiem. Kasza, znany także jako ognisty rydwan, to straszliwy demon z mitologii japońskiej. Według legend, kasza pojawia się w chwili, gdy dusze zmarłych są wywożone na miejsce pochówku. Wtedy wykorzystuje swoje demoniczne moce, by odebrać ciała zmarłych i zabrać je ze sobą. Kasza jest przedstawiany jako duży latający demon, który posiada zdolność kontrolowania ognia i żywiołu. Często podąża za procesjami pogrzebowymi i atakuje, by wykraść ciała zmarłych. To potworne zachowanie przeraża ludzi i utrwala jego złowrogie miejsce w japońskiej mitologii. Postać kasza jest często wykorzystywana w historiach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, aby ostrzegać przed niebezpieczeństwem związanym z niesieniem zmarłych na ich ostatnią drogę. Ikininki, znane także jako demony jedzące ludzi, to upiorne postaci z mitologii japońskiej. Są to duchy, które żywią się ciałami zmarłych i pozostałościami po katastrofach i wypadkach. Ikininki są często przedstawiane jako potworne stwory o wyjątkowo drapieżnych instynktach. Według opowieści, ikininki często żyją w pobliżu cmentarzy, gdzie przemierzają grzęzawiska i szukają ciał, by zaspokoić swój przerażający apetyt. Wykorzystują swoje moce, aby przyciągać dusze zmarłych i zjadać ich resztki. Legenda o ikininki niesie przesłanie szacunku wobec zmarłych i miejsc ich spoczynku. Unikanie cmentarzy w nocy i zachowanie szacunku wobec zmarłych to ważne aspekty japońskiej kultury, które pomagają uniknąć potencjalnego spotkania z tymi przerażającymi istotami. Kawa no Kami, czyli Bóg rzeki, to istota związana z japońską wiarą w duchy natury. W japońskiej mitologii rzeki są uważane za ożywione byty, a Kawa no Kami to duch, który strzeże i kontroluje wodę. Kawa no Kami jest często uważany za potężną, ale kapryśną postać. Może wywoływać powodzie, susze, a także ofiarować żyzność i dobre plony.
Ludzie od dawna wierzą, że zapewnienie odpowiedniego szacunku i ofiar wobec kawa no kami jest kluczowym aspektem harmonii z przyrodą. Wielu wierzących uważa kawa no kami za istotę, którą trzeba uszanować i oddawać jej cześć, aby zapewnić dobre relacje z wodnymi duchami. To oddanie pomaga zachować równowagę w relacjach między człowiekiem a naturą i jest często obchodzone w specjalnych ceremoniach. Aka Manto to postać z japońskiej mitologii, znana również jako czerwona peleryna. Jest to duch toaletowy, który według legendy pojawia się w publicznych toaletach i zadaje ludziom pytanie, czy chcą czerwony czy niebieski papier. Niezależnie od odpowiedzi, kończy się to tragicznie. Jeśli ktoś wybierze czerwony papier, zostanie poraniony lub zabity, a jego ciało zostanie splamione krwią. Natomiast wybór niebieskiego papieru skończy się na uduszeniu ofiary, a jej ciało stanie się sinawe. Aka Manto ma zdolność materializowania się w toaletach, dlatego ludzie starają się unikać używania publicznych toalet w nocy, aby uniknąć spotkania z tą przerażającą postacią. Ta mitologiczna legenda była przekazywana z pokolenia na pokolenie, przyczyniając się do obaw i strachów związanych z publicznymi toaletami w japońskiej kulturze. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli film się spodobał i chciałbyś więcej treści tego typu, zostaw subskrypcję, like, komentarz lub udostępnij.